Dobry nasz Panie, tak dziękujemy Ci za to, że Ty okazałeś łaskę, Panie, że mogliśmy się dziś zgromadzić tego poranka tutaj. Dziękuję Ci za tą sposobność, za ten przywilej, Panie. I tak chwała niech będzie Tobie, Boże. Tak, dziękuję Ci za Twego sługę, za brata Darka. I tak proszę Cię, abyś go namaścił, Panie, abyś pokierował jego duchem, duszą i ciałem, Panie, aby był Twym narzędziem dziś, aby to słowo, które będzie głosił, Panie, było słowem od Ciebie do Twego ludu, Panie, aby to słowo działało w naszych sercach, Panie, i wykonywało pracę, a chwała, żeby była Tobie. Tak dziękuję Ci za ten czas. Bądź błogosławiony i wywyższony, Boże, w imieniu Jezusa. Amen. Chwała Panu Bogu. Chciałbym też kontynuować to, co już dzisiaj słyszeliśmy przez proroctwo, które było przekazane przez siostrę Halinkę, jak i również brata Piotra. Chcę Wam tylko powiedzieć, że na pewno z nimi się nie kontaktowałem, ani nie uzgadnialiśmy niczego, ale Bóg też położył mi na serce i chciałbym, aby się to słowo, które będę mówił, szczególnie odnosi się do mnie. Do mnie jako do moich nieprzemyślanych decyzji, do moich złych decyzji, ale myślę, że też każdy z nas, którzy tutaj jesteśmy na tym miejscu, ale jak również ci, którzy nas słuchają, każdy z nas popełnia błędy i chcemy ich się wystrzegać, chcemy, aby ich było jak najmniej, ale jednak je popełniamy. Ale Bóg też poprzez swoje słowo mówi nam i wskazuje nam i pokazuje nam przez mężów Bożych, że chociaż je popełniali, daje im wyjście z tych sytuacji, że jest rada, jest ktoś, który zawsze udzieli rady, ale czy my zawsze jej chcemy? I jest to taką moją refleksją, bo cały czas w moim sercu żyję i rozważam śmierć naszego brata Darka. Co mogłem zrobić lepiej? Co mogłem? A czego nie uczyniłem? I dlaczego nie uczyniłem? I może będzie się to wydawało, że blisko niego tam mieszkaliśmy, jako że mieszkaliśmy w jednej miejscowości, ale taka refleksja przychodzi, kiedy odchodzi nam ktoś bliski i wtedy zaczynamy się zastanawiać. Ile błędów, ile niepotrzebnych słów, ile niepotrzebnych gestów i dlaczego właśnie tak, a nie inaczej postąpiłem. Ale też chcę powiedzieć, że pewne wydarzenie w tym tygodniu też potwierdziło mi to, jak ważną rolą jest, kiedy zaczynamy coś mówić. Kiedy pewna siostra była świadkiem mojej rozmowy z innymi ludźmi, zwróciła mi uwagę na słowa, które wypowiedziałem. I powiedziała mi tylko, a co by było, gdyby te słowa usłyszał ktoś, który Cię nie zna. I te słowa tej siostry cały czas brzmią mi w uszach. Chcemy być wyluzowani, chcemy być fajni, chcemy być weseli, ale jednak, mogło być to, by być źle odebrane, a później tłumaczenie się, to znamy to z życia i często to cytujemy, że tylko winni się tłumaczą. Także jeżeli weźmiemy sobie to do serca, że z każdego niepotrzebnego słowa będziemy rozliczani, ale też z każdego naszego działania w naszym życiu musimy zdać sprawę, czy wybierzemy dobrze, czy wybierzemy źle.
zbierzemy tego owoc. Jeżeli zasiejemy złe ziarno, to wyrośnie nam zły plon. Ale jeżeli zasiejemy dobre ziarno, a Bóg też nam wskazuje, jak też to powinno wszystko wyglądać, to zbierzemy dobry plon. Ja w swoim życiu widzę, że nie zbieram tylko dobrego ziarna, ale też moje decyzje wpłynęły na moją rodzinę i też zbieram tego plon. Ale wiem, że też jest wyjście, że dopóki człowiek żyje, zawsze jest szansa. Że dopóki człowiek ma oddech w swojej piersi i jego serce bije, jest szansa, aby wyprostować to, aby to naprawić. Aby zwrócić się do tego, który jedynie daje pokój, radość i szczęście. Człowiek daje tylko chwilowe. Człowiek może rozweselić na chwilę, ale kiedy przychodzi proza z życia, często uśmiech znika z naszej twarzy, bo za chwilę zacznie się to samo. Za chwilę będzie poniedziałek. Za chwilę rozpocznie się szkoła. Za chwilę muszę podjąć jakąś decyzję i nie wiem, którą drogą mam pójść. I nie wiem, dlaczego nie pytam się tego, który daje właściwą odpowiedź. Tą usługę zatytułowałem Dwie drogi. Mamy dwie drogi w naszym życiu. Mamy zawsze dwa rozwiązania. Mamy zawsze dwie odpowiedzi. Chodziliśmy wszyscy do szkoły. Teraz młodzież ma, myślę, że łatwiej, bo mają testy i dają odpowiedź tak, nie lub zaznaczają, ale tylko zawsze jedna odpowiedź jest właściwa. Czy wybieramy tak, czy wybieramy nie? Czy idziemy tą właściwą drogą, czy zdążamy drogą, która wiedzie donikąd lub nawet można powiedzieć na wieczne zatracenie? Czy potrafimy się zatrzymać i skupić się na tym, co Bóg chce od nas? Czy jednak wolimy iść tą szeroką drogą, gdzie są wszelkie rozkosze i kiedy świat woła, że nie interesuj się tym, ja mam ci wiele więcej do zaoferowania. Ja ci zaoferuję o wiele większe bogactwo, jak ten Bóg, o którym często słyszysz i może już masz czasami dosyć tego, aby ktoś ci o nim mówił. Ale kiedy przychodzi chwila trwogi, jednak wszyscy mówią, pomódź się za mnie. Nie zostawiaj mnie. Pomódź się do swojego Boga, aby On mnie uratował. Ale Bóg chce, aby każde serce, które żyje na tej ziemi, a które jeszcze nie otworzyło swoich bram dla Niego, aby na te ciche pukanie, które Jezus cały czas puka do twojego serca, abyś wziął, wstał i otworzył, bo klamka jest tylko od twojej strony. Pan Jezus nie jest intruzem, który będzie się wdzierał i który będzie chciał uczynić z nas niewolników, bo powiedział, że nie nazywam już was sługami, ale nazywam was przyjaciółmi. Zostaliśmy usynowieni. Mamy prawo nazywać się dziećmi Bożymi i do Ojca zwracać się Boże Ojcze. Dlatego chciałbym też, abyśmy sobie otworzyli Księgę Jozuego, 18 rozdział i przeczytam jeden werset. Jozue więc, rzekł więc do synów izraelskich, dokąd będziecie zwlekać z tym, by pójść i objąć w posiadanie ziemię, którą dał wam Pan Bóg ojców waszych. I jest to moment, kiedy oni zdobywają ziemię obiecaną, ale 7 plemion jeszcze nie objęło w posiadanie tej ziemi, którą Bóg im dał. Jozue zwraca się, dokąd będzie zwlekał? Dokąd? Ona jest tobie dana. Dlaczego nie chcecie objąć ją w posiadanie?
czy ten stan był dla nich wygodny, że jeszcze dalej siedzieli na tym terytorium, które zajmowało te pozostałe pięć plemion? Dlaczego Jozue musiał powiedzieć im, dokąd jeszcze będziecie zwlekać? Podejmijcie decyzję. Po to wyprowadziłem was z Egiptu, mówi Bóg. Po to przeprowadziłem was. Po to pokazywałem wam znaki i cuda. Zaopatrywałem was. Dałem wam ziemię przygotowaną. Wszystko gotowe. Winnice, pola. Wszystko gotowe. A jednak człowiek jest w takim stanie, że nie chce tego objąć. Pan Jezus mówi, przyjdź do mnie. Ten, który jest spracowany, zmęczony, ten, który szuka pokoju, przyjdź do mnie, a ja ci dam ukojenie. Pan Jezus wszystko nam przygotował. Ale jednak często jest tak, że ludzie nie chcą podjąć i wejść na teren Jezusa Chrystusa. Nie chcą wejść na to pastwisko, które jest przygotowane. A Psalm 23 przecież nam mówi, na niwach zielonych będę cię pasł. Gdzie jest ten pasterz, który nie będzie się bał ani niedźwiedzi, ani wilków, ale swoje życie będzie nastawiał, aby ratować każdą owieczkę, która pasie się na jego pastwisku. W psalmie pierwszym, psalm pierwszy, przeczytam go całego. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie. A wszystko, co uczynił, powiedzie się. Nie tak jest z bezbożnymi. Są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. Którą drogę wybiorę? Na której drodze stoję i na którego miejsca podążam? Droga bezbożnych wiedzie donikąd. Pan troszczy się o drogę sprawiedliwego. Nie jest łatwo, ale mamy najlepszego przewodnika. Mamy kogoś, który doświadczył wszystkiego w swoim życiu oprócz grzechu. Czytamy o tym w liście do Hebrajczyków. I psalmista mówi, że szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych. Ale jak często, kiedy mamy jakieś pytania, mamy jakieś wątpliwości, kiedy szukamy odpowiedzi, kto nam pomaga? Wujek Google. Wyciągamy nasze telefony i już mamy odpowiedź. Wujek Google. Kiedy mamy problem, który należałoby rozwiązać z modlitwą i na kolanach, ale to wymaga naszego poświęcenia czasu i zaparcia się, to wolimy posłuchać psychologa, to wolimy poczytać. A przecież każdy człowiek jest inny, każdy przypadek jest inny. Każdy z nas ma dzieci i każdy wie, że każde dziecko to jest inny człowiek. To nie jest ten sam człowiek. Ci sami rodzice, różne charaktery, różne zachowania, różne odpowiedzi na to samo pytanie. Ale psalmista mówi, jeżeli chcesz być szczęśliwy, jeżeli chcesz, aby ktoś troszczył się o twoją drogę, to nie idź za radą bezbożnych. Nie stój na drodze grzeszników. Nie bratajmy się z tymi, którzy nic nie mają wspólnego ze światłością.
Jeżeli ktoś chodzi w ciemności, to jak może nam udzielić dobrej rady? Co ma wspólnego światło z ciemnością? Dążmy do tego, aby szukać rady u naszego doradcy. Chcemy wydawać owoce. I jaki jest owoc naszego życia? I kiedy patrzymy na starszych braci w wierze i widzimy owoce ich życia, to jest też dla nas odpowiedź. I ich zapytajmy się o radę. Jak? Co? Jak mam postąpić? Jak uczynić? Ja dziękuję, że Bóg też na mojej drodze stawia takich braci, którzy są doświadczeni właśnie w takich problemach, bo to jest wsparcie. Ale kiedy szukam rady, nie pójdę do człowieka bezbożnego. Nie pójdę do niego, bo może mnie sprowadzić na manowce. Może to spowodować, że moje myślenie zacznie się zwracać ku rzeczom, które nic nie będą miały wspólnego z Bogiem. A ja chcę być blisko Boga. A ja nie chcę zasiadać w gronie szyderców. A ja nie chcę rozmawiać na tematy, które są nic nie warte, które nic nie wnoszą do naszego życia. Ja nie mówię, że w tym momencie, jeżeli rozmawiamy z braćmi o problemach, czy to remontach, czy naprawie czegoś, to są rzeczy, które są nam potrzebne. Ale są rzeczy błahe, na które i tak nie mamy wpływu, a które lubimy rozkliwiać. Lubimy je rozmieniać na tak jak włos dzieli się na czworo. Tak my lubimy angażować się w rzeczy, które nic nie mają wspólnego z Panem Bogiem. Które nic nie wnoszą do naszego życia. A potrafią zająć nam bardzo dużo czasu. A potrafią zająć nasze myśli i nie potrafimy się skupić na tym, co jest Bożą wolą, a wykonujemy własną. Bezbożni też chcą być szczęśliwi. Chcą być szczęśliwi. Ale znając to z życia, to widzę, że chwilowe szczęście, chwilowe zdobycie czegoś, czego pragnęło to serce, jest tak naprawdę chwilowe. Po jednym dniu szczęście mija i znowu wraca stary człowiek. I znowu dąży do czegoś i znowu ma plan, aby znowu coś zdobyć i te szczęście znowu będzie chwilowe. Ludzie bezbożni chcą być szczęśliwi, ale nie potrafią znaleźć tego szczęścia. Dlaczego? Bo to jest ulotne. Bo to tylko na chwilę zaspokaja nasze zmysły. A za chwilę pragnienia, które nie są ugruntowane w Jezusie Chrystusie, te pragnienia odciągają nas do nowych rzeczy. Otwieramy internet, kup, okazja. Wchodzimy do sklepu, sale. O, to ja to muszę mieć, I ciągle jesteśmy atakowani informacjami, ciągle jesteśmy atakowani tym, tylko żeby nasze myśli zostały odwiedzione od prawdziwej drogi. A mamy dwa wyjścia. Albo wejść na tą właściwą drogę, albo dalej kroczyć po tej szerokiej drodze, która tak naprawdę prowadzi na zatracenie. W Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale kiedy Pan Jezus wygłaszał kazanie na górze, on też zwrócił na pewną rzecz uwagę.
że zapłatę za nasze życie możemy odebrać już tutaj na ziemi. Że to, co wydaje nam się, że robimy dobrze, bo wiemy o tym, że jest wielu ludzi, którzy czynią dobre rzeczy, ale nie dla Chrystusa. Którzy czynią, którzy są ofiarodawcami dla fundacji, którzy wspierają fundacje, ale nie ma w tym Jezusa. Że zapłatę można odebrać już tu, na ziemi. I Pan Jezus w Ewangelii Mateusza mówi o tym w 6 rozdziale, kiedy mówi o jałmużnie. 2 werset. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Już można odebrać zapłatę swoją. Nie bądźmy jak obłudnicy. Dalej kontynuuje. W 5 wersecie. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. I werset 16. A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy. Szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. I w tych paru fragmentach widzimy, że Pan Jezus już uświadamia nas, że możemy odebrać zapłatę już tutaj na ziemi. Wiele kazań też już słyszeliśmy na pewno na temat postu, na temat modlitwy, na temat dawania. Bóg mówi też, że jeżeli będziesz dawał jałmużnę, nie rozgłaszając tego, to Bóg da ci nagrodę w niebie. Że jeżeli będziesz modlił się w swojej komorze, będziesz to robił w ukryciu i gorliwie, nie tylko wtedy, kiedy jest ta trwoga, kiedy jest ta sytuacja, ale kiedy będziesz wołał codziennie do Pana, a jeżeli nie masz o co wołać, bo Bóg wszystko przed tobą wyprostował, to jest to czas, kiedy pasiesz się bezpiecznie na niwach zielonych. Bóg też pragnie twojego serca, aby każdego dnia Mu dziękować za to, że On jest tym pasterzem. Kiedy pościsz, to czyń to dla Pana Boga, nie czyń to dla brata czy siostry, aby od razu widział, że o, ty dzisiaj pościsz. Czyń to dla Pana Boga, bo post będzie cię zbliżał do Niego. Ale ty, gdy pościsz, namaś głowę swoją i umyj twarz swoją, aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz Ojciec twój, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Także też to jest dla nas przestroga, jak modlimy się, jak dajemy jałmużnę, jak pościmy. Którą drogę wybieramy? W psalmie 37, znany psalm, który mówi nam: nie gniewaj się na niegodziwych. Nie zazdrość tym, którzy czynią nieprawość. Jest to psalm Dawidowy. Dawid mówi: nie gniewaj się na niegodziwych. Nie zazdrość tym, którzy czynią nieprawość. Cóż z tego, że on ma lepszy samochód? Cóż z tego, że on ma lepszy dom? Cóż z tego, że może ma lepszą pracę? Ale czy to mu daje szczęście? Czy ty jesteś szczęśliwy, że masz swój dom, swoją pracę
swoją rodzinę, czy dziękuję za to Bogu. My nie znamy często tak naprawdę tych, którzy według nas mają się lepiej, co oni przeżywają w swoim sercu. Ale my możemy badać swoje serce i widzieć, jak my jesteśmy wdzięczni za to, co mamy i posiadamy. Pan Bóg nas zachęca do tego, kto nie pracuje, niech nie je. Więc jeżeli mam ręce, mam nogi, mam sprawny umysł, mogę chodzić do pracy i Bóg dał mi pracę i pracuję i starcza mi na wszystko, to najwidoczniej mam za to Panu Bogu dziękować. Taki jest plan, Boży plan. Ale jeżeli chcę mieć więcej, to jeżeli Bóg będzie chciał mi pobłogosławić, da mi więcej. Ale jeżeli wykonam swoją wolę i to już nie będzie wola Boga, tylko moja wola, to może będę miał lepszą pracę, ale będę bardziej nieszczęśliwy, bo będę bardziej zestresowany. Może będę miał mniej czasu dla pracy dla Pana, bo praca, ta nowa praca, ta upragniona nowa praca będzie zajmowała mi całe moje życie i będzie cierpiała moja żona, moje dzieci i wszyscy dookoła, bo ja będę zestresowany, bo ja mam taką ciężką pracę, ale dostałem ją na własne życzenie. Czytamy też, że możesz odebrać zapłatę swoją już tu na ziemi. Możesz. Bóg ci pobłogosławi. Miej pracę. Ale po której drodze idziesz? Ale też w tym psalmie mamy obietnicę daną. Od 3 wersetu. Zaufaj Panu i czyń dobrze, mieszkaj w kraju i dbaj o wierność. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Powierz Panu drogę swoją, rozkoszuj się Panem. Jeżeli powiążemy to wszystko, jeżeli będziemy w ufności chodzić z Jezusem Chrystusem, On da nam to, czego nam potrzeba do życia. Niczego nam nie braknie. W przypowieściach Salomona czytamy, że nie spotkałem sprawiedliwego, który by głód cierpiał. Bóg troszczy się o swoje dzieci. Bóg troszczy się. Ale czy nasze wymagania co do naszego życia nie wykraczają poza Boży plan? Księga Jozuego, 1 rozdział. Jozue, czy muszę komuś przybliżać tą postać? Raczej większość z nas bardzo dobrze zna postać Jozuego. On, który przez całą wędrówkę był przy Mojżeszu. On, który uczył się przy nim. Który jako jedyny wchodził też z nim na górę, kiedy Bóg rozmawiał z Mojżeszem. On, który znał ten lud, który prowadził Mojżesz. On widział, jaki to jest lud. On znał dokładnie jego wady i zalety. On znał Mojżesza, on przebywał z nim. On widział też, jak Mojżesz żyje codziennie. Czy jest dla niego wzorem, czy może powinien zachowywać się inaczej jak on. Ale w pierwszej księdze Jozuego, w księdze Jozuego, w 1 rozdziale, jest tylko jedna księga, czytamy od 1 wersetu.
Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł Pan do Jozuego, syna Nuna, sługi Mojżesza tak. Mojżesz, mój sługa, umarł. Teraz więc wstań. Przepraw się przez ten Jordan, ty i cały ten lud, do ziemi, którą ja im, synom izraelskim, daję. Każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi. Od pustyni i od Libanu aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat. Poprzez cały kraj Hetejczyków, aż do wielkiego morza na zachodzie będzie sięgać wasz obszar. Nikt przed tobą się nie ostoi, dopóki żyć będzie. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie odstąpię, ani cię nie opuszczę. Bądź mocny i mężny, bo ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niech nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane. Bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Czy nie przykazałem ci, bądź mężny, bądź mocny i mężny, nie bój się i nie lękaj się, bo Pan Bóg twój będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. I takie słowa słyszy Jozue. Słowa zachęty, słowa też napomnienia. Bądź mężny i mocny. Bądź tym, który, tak jak wtedy, kiedy był jednym z 12 wysłanym na przeszpiegi i tylko on i Kaleb, przychodząc, opowiedzieli prawdę o tej ziemi. I tylko oni zachęcali lud, aby wyruszyli. Ale lud wysłuchał tych 10. I często będzie zdarzać się w naszym życiu, że możemy wysłuchać 10 dobrych rad, ale ta jedna rada, ta właściwa, nie zwrócimy na niej uwagi. Będziemy bardziej słuchać się tych, którzy będą mówili zrób to tak albo tak. Ale jest ktoś, który powie ci, nie bój się, bo będę z tobą. Ale musisz być odważny, musisz być mężny. Chrześcijaństwo jest dla ludzi odważnych i mężnych. Dla kobiet, które są odważne i mężne. Tu nie ma kompromisów. Nie możemy pójść na kompromis ze światem, ale musimy przeciwstawić się temu, co ten świat oferuje, a iść tą drogą, na którą też miał wejść Jozue. Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan Bóg twój będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Ale też Bóg mówi i apeluje do naszych serc. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle uczynić wszystko, co w niej jest napisane. Bo wtedy poszczęści się w twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Jeżeli będziemy przestrzegać przykazań pańskich, jeżeli będziemy chodzić tą drogą, po której wiedzie nas ten przewodnik, jeżeli będziemy się paść na tym pastwisku, którego on szczerze, wtedy będziemy mieć trawy pod dostatkiem. Wtedy nie będziemy się bali nocy. Wtedy nie będziemy bali się prób, o których słyszeliśmy w zeszłym tygodniu. Bo z każdym doświadczeniem Bóg daje i wyjście. Ale wypróbowani też musimy być.
Musimy przechodzić doświadczenia, aby być wypróbowani. Abyśmy też w odpowiednim czasie mogli dać pociechę tym, którzy właśnie takie próby przechodzą. Bóg mówi do Jozuego 3 razy. Powtarza mu to 3 razy. Więc jak ważne to jest, abyśmy byli mężami, siostrami, którzy są mężnymi i odważnymi w Panu. Ci, którzy rozmyślają nad Jego drogą każdego dnia. Ci, którzy rozmyślają nad słowami, które wypowiadamy codziennie. A jeżeli wypowiadamy nierozważne słowa, możemy z tego powodu też musimy wziąć za nie odpowiedzialność. A tak łatwo często nasz język strzela jak karabin tymi słowami. Tak łatwo dajemy się podejść. I tak łatwo ulegamy emocjom. Ale jeżeli będziemy mocni i mężni, to wtedy będziemy czynić wszystko według zakonu, według przykazań, według tego, co Bóg włożył w nam serca. Nie bójmy się tego. Jest to trud, który spowoduje, że codziennie wieczorem będziesz zasypiał spokojny. Wiedząc o tym, że troski tego świata mogę złożyć na kimś innym. Nie powtarzajmy hasła, które krąży w świecie carpe diem. Chwytaj dzień, żyj dniem. A gdzie twoje zbawienie? A mam czas, jeszcze mam czas. Ja teraz chcę żyć. Ja teraz, gdzie jestem zbyt młody, żeby poświęcić swoje życie? Ale któż ci zagwarantuje, że dożyjesz? Tak jak w psalmie pisze lat 70 czy 80. Darek miał 48 lat. I nie ma go pośród nas. I wiele moglibyśmy przykładów powiedzieć, kiedy młodzi ludzie są odwoływani z tego świata. Ale czy rodzice mogą radować się, że poszły do Pana? Czy smucą się w swoim sercu, że nie postanowiły pójść za Jezusem? W Księdze Sędziów w 2 rozdziale czytamy świadectwo o Jozuem. O tym mężu, który na swojej drodze też nie uniknął nieposłuszeństwa. On, który prowadził lud, kiedy Bóg udostępnił, kiedy po wykonaniu rozkazu, jaki Bóg im dał, mury Jerycha padły, kiedy zdobyli miasto, kiedy zostało coś zabrane. Oni chcą zdobyć następną miejscowość Aj i wiemy, jaka była konsekwencja tego, że zostali pobici, że zostali przegonieni. I Jozue co robi? Nie zwołuje. Nie 3000, ale wszyscy pójdziemy na Aj. On pada przed Bogiem. On pada przed Bogiem. I modli się do Boga. Dlaczego tak się stało? Dlaczego? Dlaczego, Boże, ponieśliśmy porażkę? I Bóg daje mu odpowiedź. I Bóg daje im zwycięstwo. Ale po tej sytuacji przychodzi następna próba. Przychodzą Gibeonici. I co? I już jedno
z plemion, już jeden naród, który miał być wypędzony, już zostaje zachowany, bo dali im słowo. Nie pytali Pana o radę, a Bóg powiedział, że wypędzisz wszystkich, wszystkie narody z tej ziemi, którą ja Ci daję. Jeżeli my w swoim życiu nie wypędzimy wszystkich grzechów, z którymi babraliśmy się w starym życiu, to te grzechy będą robić spustoszenie w naszym życiu. Pan Jezus chce dać nam szatę czystą i białą, lśniąco białą, i abyśmy tak chodzili przed Nim. Ale Jozue, widząc i będąc uczniem też Mojżesza, wie, gdzie jest ratunek. Wie, gdzie szukać ratunku, pocieszenia i wybaczenia. A Słowo Boże w drugim liście, w drugiej księdze sędziów, w pierwszej księdze sędziów, przepraszam, w księdze sędziów, w drugim rozdziale, w 7 wersecie, czytamy: lud służył Panu przez wszystkie dni Jozuego oraz przez wszystkie dni życia starszych, którzy Jozuego przeżyli, a którzy oglądali wszystkie wielkie dzieła, jakich Pan dokonał dla Izraela. Przez wszystkie dni życia Jozuego i starszych, którzy znali Jozuego i widzieli te wszystkie dzieła. A potem następuje powolny upadek. A potem następuje coś, czego moglibyśmy się nie spodziewać, gdybyśmy nie mieli Słowa Bożego. A Boże Słowo nam mówi, jak lud zaczął odstępować od prawdziwego Boga. Nie było tego, nie było tych mężów, którzy potrafili im zwracać uwagę na to, którą mają iść drogą. Nie było tych, którzy mieli zaszczepione męstwo i odwagę, aby stanąć po właściwej stronie. Ale nadchodzi czas, kiedy zaczynają się bratać z innymi narodami. Czytamy w 11 wersecie: zaczęli synowie izraelscy czynić zło w oczach Pana i służyli Baalom. Jednak ulegli. Ten świat, który ich otaczał. Chodźcie, zobaczycie, jakie to jest ciekawe. Chodźcie, zobaczycie, ile radości będziecie z tego czerpać. I ulegli temu. A przecież znali i pewnie pamiętali tę sytuację, kiedy u wód Meriba rozgoryczyli Mojżesza. Pamiętali konsekwencje też tego, jaką musiał Mojżesz ponieść. W Psalmie 106, 32 i 33 werset: niechaj go... Moment. Okay. Potem rozgniewali go u wód Meriba, tak, że Mojżesz cierpiał z ich powodu, bo rozgoryczyli ducha jego i wypowiedział nierozważne słowa ustami swymi. I znamy konsekwencje. Wiemy, co się stało. I Pan od razu przy tej sytuacji zwraca się do Mojżesza i Arona. I czytamy o tym w 4 Księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale, w 12 wersecie. I rzekł Pan do Mojżesza i Arona: ponieważ mi nie zaufaliście, aby mnie uwielbić na oczach synów izraelskich, dlatego nie wprowadzicie tego zgromadzenia do ziemi, którą im daję. To była konsekwencja. Mojżesz, który do tej służby był 40 lat przygotowywany, który przez 40 lat prowadził ten lud na pustyni, który nie raz zwracał się
z błaganiem do Boga, żeby zachował ten krnąbrny lud. Kiedy Bóg mówił: Mojżeszu, odsuń się, a ja zniszczę ten naród, a z ciebie uczynię nowy naród. Ale Mojżesz mówi: Boże, nie rób tego, modli się do Niego. Czy co teraz powiedzą te wszystkie ludy, które boją się Izraela, bo Ty ich wyprowadziłeś wszechmocną ręką? Wszystkie plagi, które były wykonane w Egipcie, wszystko to, co Bóg uczynił, wszystkie cuda, kiedy Bóg pozwala im przejść przez Morze Czerwone, kiedy narzekają, mają chleb, kiedy narzekają na brak mięsa, mają przepiórki, kiedy nie mają wody, Bóg potrafi źródło uczynić ze skały. Wszystko mają. A jednak przychodzi moment, kiedy rozgoryczają Mojżesza i Mojżesz dał też ulec temu. Konsekwencją tego było, że i czytamy o tym w 32 rozdziale 5 Księgi Mojżeszowej. Ale mijają lata. I chociaż Mojżesz wiedział o tym, że nie wejdzie do tej ziemi, bo Bóg mu już to zapowiedział, a jednak Mojżesz jest wierny Panu Bogu. Jest to konsekwencją tego, że dał się rozgoryczyć, że nie usłuchał nakazu, który powiedział, co miał uczynić. Bóg zawsze daje nam konkretną odpowiedź. Konkretnie jak to mamy zrobić. Nie wdrażajmy w tego własnego doświadczenia i umysłu, ale co Bóg powiedział, tak uczyńmy. Nie lekceważmy słów proroctw i tego, co Bóg mówi do nas przez swoje słowo. Nie bądźmy humanistami, którzy wszystko przedkładają na współczesny czas, bo tak już musi być. Bo tak to już będzie. Tak nie będzie. Bo przyjdzie Pan Jezus i nie powie, że czasy się zmieniły i dlatego będziecie mieć lżej. Bo jest XXI wiek i to jest inaczej jak 2000 lat temu. Słowo Boże jest niezmienne i aktualne na każdy czas. Nie możemy powiedzieć, że teraz jest alternatywa, że możemy wybrać inną drogę. Są dwie drogi tylko. Nie ma alternatywnej trzeciej drogi. Ale Mojżesz, pomimo tego, że wiedział, że nie zobaczy, dalej jest wierny i służy swojemu Bogu i prowadzi ten lud. A w 32 rozdziale, przeczytam od 48 wersetu, tego samego dnia przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Wstąp na górę Abarim, górę Nebo, która jest w ziemi moabskiej naprzeciw Jerycha i spójrz na ziemię kananejską, którą daję synom izraelskim na własność. Na górze, na którą wstąpisz, umrzesz i zostaniesz przyłączony do swojego ludu, jak umarł Aaron, twój brat, na górze Hor i został przyłączony do swojego ludu. Za to, że sprzeniewierzyliście mi się pośród synów izraelskich przy wodach Meriba w Kadesz, na pustyni Syn. Za to, że nie uczciliście mnie jako świętego pośród synów izraelskich, tylko z daleka zobaczysz ziemię, lecz tam nie wejdziesz, do ziemi, którą ja daję twoim synom. Kto z nas nie pogniewałby się na Pana Boga? Młodzi ludzie by powiedzieli, zrobiłbym focha. No jak, ja? Tyle pracy, tyle czasu, a jednak Bóg powiedział,
do Mojżesza. Ten błąd to jest konsekwencja. I też my ponosimy konsekwencje naszych złych decyzji i naszych złych wyborów. I to była konsekwencja tej chwili u wód Meriba. To była konsekwencja. Jednak Mojżesz nie obraża się, bo kiedy byśmy przeczytali pieśń Mojżesza, Mojżesz błogosławi plemiona izraelskie. Nie obraził się na Boga, przyjął to. Tak, on to przyjął. Ale mówi w 33 rozdziale: nikt nie jest taki, 26 werset, nikt nie jest taki jak Bóg o Jeszurunie, który jeździ po niebie tobie na pomoc i we wspaniałości swojej nad obłokami. Schronem pewnym jest Bóg wiekuisty, a tu na dole ramiona wieczne. Izraelu, ludu mój, woła Mojżesz, schronem pewnym jest Bóg. On wie, że nie On wprowadzi ich do ziemi. Ale to też jest dla nas informacja, że schronem pewnym jest Bóg. Schronem, który gwarantuje nam, że kiedy będziemy potrzebować Jego pomocy, to On, Bóg, jeździ po niebie tobie na pomoc i we wspaniałości swojej nad obłokami. Któż jest tak wspaniały? Któż z nas mógłby się przyrównać do Pana Boga? Raczej chyba nikt by się nie ośmielił. Nikt z nas nie będzie się pysznił ani chełpił przed drugim człowiekiem. A jeżeli chciałbyś tak uczynić, to jest to błąd w twoim życiu, bo pycha chodzi przed upadkiem. Ale ten Bóg, o którym mówi Mojżesz, On, który jest schronem pewnym, który po niebie pędzi tobie na pomoc, Izraelu, masz zrobić porządek w tej ziemi, którą ja ci daję. Ty, który się zastanawiasz, dlaczego nie mam szczęścia i dlaczego w moim życiu każdego dnia jest smutek i rozterka, zawołaj do tego Boga, który potrafi dać pewne schronienie pomimo burz, które będą czekać na ciebie w życiu. Pomimo tego, że nie unikniesz doświadczeń, bo ten, który jest bez doświadczeń, ten nie jest Boży. Przyjdą, ale mamy pewny schron. Dlaczego pewny schron? Psalm 111. Kiedy czytamy Psalm 11, możemy czytać taki tytuł: Bóg dobroczyńcą swojego ludu. 111. Psalm 111. 7-8 werset. Wierność i prawo są dziełami rąk Jego. Wszystkie Jego nakazy są niezawodne, ustanowione na wieki wieków, pełnione wierności i prawości. Ten psalm nam mówi, że wszystkie Jego nakazy, wszystkie prawo, które są dziełem Jego, Pana Boga, są niezawodne, ale też ustanowione na wieki wieków,
i patrzcie, słuchajcie, i Bóg pełni je w wierności i prawości. Bóg pełni je w wierności i prawości. On jest wierny swoim słowom. On jest wierny swoim postanowieniom, które nadał też nam, ludziom. Który przestrzega tego, co sam ustanowił. Nie zmienia się ten kodeks co roku lub co jakiś czas. Nie zmienia się pod wpływem nacisków ludu Bożego. Chcielibyśmy inaczej, chcielibyśmy lżej, ale Bóg raz postanowił i tak jest ustanowione. Pan Jezus raz powiedział i nie zmienił tego. Nie zmieniał słowa, które przekazywał, to, które usłyszał od swojego Ojca. Powiedział słowo w słowo. Ustanowione na wieki wieków. Pełnione wierności i prawości. W psalmie 119 nie będziemy go czytać całego, bo nie mamy tyle czasu. Ale psalmista zwraca się i wierzę, że zwraca się każdego dnia też do nas, chociaż może już nie jesteśmy młodzieńcami, może już mamy swoje lata, ale zwraca się, jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje. I to jest pytanie, jak mogę żyć w czystości? I odpowiedź zaraz poniżej, gdy przestrzegać będzie słów Twoich. I ktoś powie, że mogę wejść z jednej niewoli do drugiej niewoli. Bo muszę przestrzegać czegoś, co jest mi narzucone. Tylko tak jak już starałem się też przekazać, to te słowo, które zostało nam dane, które mamy przestrzegać, to Bóg w swoim miłosierdziu sam je przestrzega i sam je wykonuje. On nic nie zmienia, on nic nie dodaje. On zapewnia cię, chcesz być szczęśliwy, chcesz być radosny, to od razu ci mówię, to mówi Bóg, nie ja. Będziesz przechodził próby, ale w tych wszystkich próbach, jeżeli wytrwasz, będziesz przygotowany do dzieła doskonałego. Kto z nas nie chciałby usłyszeć, kiedy Pan nas odwoła, chodź, siostro moja miła, chodź, bracie mój miły i stań po prawicy mojej. Kto z nas? To są słowa do Kościoła, słowa do nas. Ale też życzę tego każdemu z nas. Z całego serca szukam Ciebie. Nie daj mi zboczyć od przykazań Twoich. W sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Gdzie przechowuję słowo? Jak często sięgam do słowa? Czy rozważam jego słowo? Ale wtedy, kiedy będę to czynił, zachowam w czystości życie swoje. Jest pytanie, jest odpowiedź. Jest decyzja, którą wybiorę drogę. Jaką podejmę decyzję? Mogę wybrać tą lub inną. Mogę zadecydować, bo Bóg uczynił mnie człowiekiem wolnym i dał mi wolną wolę. Mogę sam zadecydować, czy chcę przestrzegać Jego przykazań i zachować w czystości życie swoje, czy jednak ulegać namowom tego, który czeka u naszych drzwi serca grzechu i pójść inną drogą.
i za chwilę być nieszczęśliwym, bo znowu upadłem, bo znowu podjąłem złą decyzję, bo powiedziałem słowa, których się wstydzę, bo nierozważny byłem. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział. Trzynasty, czternasty werset. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Dwie drogi zapisane w kazaniu na górze, które wygłosił Pan Jezus. Szeroka czy wąska? Ta, która gwarantuje mi bezpieczeństwo, czy ta, która gwarantuje mi wszelkie rozkosze? Kiedy będę zasypiał, nie będę się czuł pewnie, lub gdy wejdę na tą trudniejszą, mój sen będzie spokojny. W Psalmie 90, 12 werset na zakończenie. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Ci, którzy chodzimy w Panu, abyśmy mieli mądre serce, abyśmy wytrwali w tym, co obiecaliśmy Panu Bogu. Ci, którzy jeszcze wahają się, którzy boją się, którzy nie chcą podjąć tej decyzji. Bóg mówi, naucz nas liczyć dni nasze. Nikt z nas nie wie, kiedy Pan odwoła nas z tego świata. Ja wszystkim życzę, ci, którzy nas słuchają, ci, którzy przez media nas słuchają, aby dali Panu Bogu nauczyć się dni nasze. Aby radość bycia dzieckiem Bożym była przez nas doceniana i abyśmy jak najdłużej tu na ziemi mogli być Jego dziećmi. Amen.